medycyny, plastyka i muzyka to przedmioty wyjątkowe, co często przerywają nas o zawrót głowy. Szczerze przyznamy, że podczas lekcji plastyki i techniki o internecie marzymy, lecz czasem, co jest dla nas niezrozumiałe, chętnie z pracy plastycznej techniczne robimy. Malujemy pejzaże, szyjemy futerały, ozdabiamy bombki, haftujemy szmatki, a nawet przygotowujemy sałatki. By pięknie malować, starań włożymy wiele i śpiewać będziemy głośniej niż w kościele. Nauczycielom muzyki, plastyki i techniki życzymy wytrwałości i ciekawych pomysłów wykorzystujących w pełni nasze artystyczne możliwości. A że takie możliwości posiadamy, możecie się Państwo przekonać już dzisiaj. Zapraszamy do sali 201. Tam czeka na Was przeszkolna stylistka fryzur Wilka Brzostowicz, która zmieni Wasz wizerunek i stworzy przepiękną fryzurę z Państwa włosów. A teraz zapraszamy serdecznie do obejrzenia namiastki tego, co Wilka poprawi. Jako pierwsza jest Julia, mam rozpuszczone włosy z dodatkowym dwukrotnie otoczone kokami. Następna jest Wiktoria i bardzo poprowadzone czyste działo, wykończone jest skokiem. Na głowie Nikoli widnieje luźny koło owinięty warkocze. Zosia nosi luźne warkocze bokserskie zakończone kitkami. Martyna przystawia dwa luźne warkocze złączone ostatnio z wilką. Ostatnią fryzurę pokaże Klaudia. Ma warkocze wkręcone w przekręconą kitkę. Sprawiają, że myślisz tylko o wygraniu. Drodzy wkłębiści, bardzo dziękujemy za to zmuszanie nas do sportu. My wiemy, że to dla naszego dobra i że kiedyś będziemy Wam bardzo wdzięczni. Życzymy Wam cierpliwości dla naszej sportowej ignorancji i jak najwięcej radości z naszych sportowych sukcesów. Podziękowanie przyjmijcie od nas prezent w postaci wysportowanych dziewcząt zespołu Pasenka.